Nie w weekend, a wyjątkowo we wtorek swój ligowy mecz rozegrali szczypiorniści Krzeostrowiec, którzy we własnej hali podejmowali SMS ZPRP Kielce. Wojownicy skutecznie zrewanżowali się uczniom kieleckiego SMS-u za porażkę w rundzie jesiennej i pewnie wygrali spotkanie 33-24. Co było, to w tamtym roku zapomnieliśmy o tym. Chcieliśmy zagrać swoją piłkę ręczną i konsekwentnie realizować założenia taktyczne. I to zrobiliśmy, można powiedzieć, w 100%. Spotkanie lepiej rozpoczęli goście, którzy w pierwszych minutach meczu prowadzili 5-2. Do tego dwuminutowe kary dostali Piotr Grabarczyk i Grzegorz Tkaczyk. Ostrowczanie zdołali jednak wyrównać i od stanu po 9 gra była dość wyrównana. W ostatnich minutach Krzo przejął jednak inicjatywę i na przerwę schodził, prowadząc 18-14. Wyszliśmy bardzo zmotywowani i skoncentrowani i chłopcy z Ostrowca mieli dużo problemów, żeby rzucić bramkę. To później 45 minut już na pewno pod dyktando tutaj Krzeostrowiec. Ostrowieccy Wojownicy dobrze grali w obronie, do tego świetnie w bramce spisywał się Kasper Kijewski. Rzuty karne obronili nasi dwaj pozostali bramkarze, Michał Piątkowski i Bartosz Sieniek. Mamy bardzo dobrych bramkarzy. Bartek Sieniek fajnie wszedł, dał dobrą zmianę, także pracują chłopaki mocno na treningach i są efekty. Wiadomo, że nie zawsze jest dzień bramkarza. Dzisiaj bramkarz z tyłu mieliśmy fajnie, ale chłopaki w obronie też stwarzali trudne warunki rzutowe. Nie było łatwych, wygodnych rzutów ze strony przeciwnika i obrona, jak najbardziej cała obrona, zasługuje na wyróżnienie. W drugiej połowie Krzo kontrolował spotkanie, powiększając przewagę nad podopiecznymi Mariusza Jurasika. Trener Radowiecki w końcówce dał pograć wszystkim swoim zawodnikom. Dzisiaj graliśmy falami i niestety jak się gra falami z takim zespołem jak Ostrowiec, to meczu się nie wygra. Mimo tak wysokiego wyniku to nie był łatwy mecz. Dziękuję moim zawodnikom, mojej drużynie za postawę, bo byli skoncentrowani od pierwszej do ostatniej minuty i cieszę się niezmiernie. Kolejne spotkanie pomarańczowo-czarni rozegrają już w najbliższą sobotę. Na wyjeździe zmierzą się z 6. w ligowej tabeli Olimpią Piekary Śląskie. Ciężki wyjazd na Śląsk, ale jedziemy bić się i żeby się cieszyć może jeszcze bardziej niż dzisiaj. Czekają nas ciężkie zawody, bardzo mocny, silny fizycznie przeciwnik. No ale też nie mamy ułomków, że tak powiem, w obronie, w drużynie fizycznie dobrze wyglądają chłopaki. Krzo zajmuje 4. miejsce w tabeli pierwszej ligi grupy D z dorobkiem 25 punktów. Do trzeciej padły Zamość, traci 4 oczka. Liderem jest SRS Przemyśl, który zgromadził 31 punktów.